Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze dziewica. Bardzo serdecznie pozdrawiamy w to południe słuchaczy Radia Maryja, widzów telewizji Trwam. Drodzy Państwo, za chwilę, jak w każde południe, w niedzielę, modlitwa Ojca Świętego Franciszka, modlitwa Anioł Pański, spotkanie z wiernymi, którzy oczekują go na placu Świętego Piotra w Watykanie. Oczywiście modlitwę poprzedzi rozważanie Ojca Świętego, które wprowadzi nas w tajemnicę dnia dzisiejszego. Pamiętajmy jak zawsze o Kościele, pamiętajmy o Ojcu Świętym, który nas do tej modlitwy za siebie, za Kościół Święty nieustannie zaprasza i zachęca. W Rzymie piękna pogoda, mimo trudności, które spowodowane są pandemią, przybywa na plac Świętego Piotra, do Bazyliki Świętego Piotra wielu pielgrzymów, by modlić się za Kościół Święty, by uczestniczyć w tym, wydaje się, bardzo ważnym spotkaniu. Wszyscy oczekują tego, że już za chwilę w oknie Pałacu Apostolskiego ukaże się Ojciec Święty Franciszek, który tej modlitwie z wiernymi będzie przewodniczył. Ojciec Święty bardzo często przypomina nam o tym, że szkoła Maryi to szkoła wiary i życia. Wciąż jesteśmy wzywani, aby odkrywać wielkie dzieła Maryi, wchodząc w serce jej tajemnicy. Słyszymy już owacje, oklaski. Ojciec Święty jest pośród nas. Cari fratelli e sorelle. Drodzy bracia i siostry, dzień dobry. Nell'odierna pagina evangelica. W dzisiejszym fragmencie Ewangelii pewien uczony w prawie pyta Jezusa, które przykazanie w prawie jest największe, czyli głównym przykazaniem całego prawa Bożego. Jezus odpowiada: będziesz miłował Pana Boga swego całym swoim sercem, całą swoją duszą i całym swoim umysłem. I natychmiast dodaje: drugie podobne jest do niego. Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego. Odpowiedź Jezusa podejmuje i łączy dwa podstawowe przykazania, które Bóg dał swojemu ludowi poprzez Mojżesza. I w ten sposób pokonuje pułapkę, jaką na niego zastawili, by wystawić go na próbę. Jego rozmówca w gruncie rzeczy próbuje wciągnąć go w spór między uczonymi w prawie na temat hierarchii przepisów. Ale Jezus ustanawia dwie zasady fundamentalne dla ludzi wierzących wszystkich czasów. Po pierwsze, życie moralne i religijne nie może ograniczać się do lękliwego i wymuszonego posłuszeństwa, ale jego regułą musi być miłość. Druga jest to, że miłość musi zmierzać równocześnie i nierozłącznie ku Bogu i ku bliźniemu. Jest to jedna z głównych nowości w nauczaniu Jezusa i uzmysławia nam, że nie jest prawdziwą miłością Boga to, co nie wyraża się w miłości bliźniego. I podobnie nie jest prawdziwą miłością bliźniego to, co nie czerpie z relacji z Bogiem. Jezus kończy swoją odpowiedź następującymi słowami.
Na tych dwóch przykazaniach opiera się całe prawo i prorocy. Oznacza to, że wszystkie przykazania, które Pan dał swojemu ludowi, muszą być odniesione do miłości Boga i bliźniego. Wszystkie przykazania służą bowiem realizacji i wyrażeniu tej podwójnej, niepodzielnej miłości. Miłość do Boga wyraża się przede wszystkim w modlitwie, a zwłaszcza w adoracji. Czym jest ta adoracja Boga? Jest to modlitwa dziękczynienia, jest to modlitwa prośby. Ale najważniejsze jest adoracja Boga, adorowanie Boga. A miłość bliźniego, która nazywa się także miłością braterską, polega na bliskości, słuchaniu, dzieleniu się, troszczeniu się o innych. Apostoł Jan pisze, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego nie widzi. Tu potrzeba nam wiele uwagi. Chi non ama il proprio fratello che vede, i Jan właśnie przypomina, kto nie miłuje brata swego, którego widzi, nie może miłować Boga, którego widzi. W dzisiejszej Ewangelii po raz kolejny Jezus pomaga nam udać się do żywego i tryskającego źródła miłości. Takim źródłem jest sam Bóg, którego trzeba miłować całkowicie w komunii, której nic i nikt nie może rozedrzeć. Komunii będącej darem, o które trzeba się modlić każdego dnia, ale także osobistym działaniem, aby nasze życie nie dało się zniewolić bożkami świata. A sprawdzianem naszej drogi nawrócenia i świętości jest zawsze miłość bliźniego. Cały czas jesteśmy weryfikowani, jeżeli chodzi o naszą miłość do Boga i bliźniego. Tak długo, jak istnieje brat lub siostra, którym zamykamy serce, tak długo będziemy dalecy od bycia uczniami, tak jak prosi nas Jezus. Ale Jego Boże miłosierdzie nie pozwala nam się zrażać. Wręcz przeciwnie, wzywa nas do rozpoczynania każdego dnia na nowo, by żyć konsekwentnie Ewangelią. Niech wstawiennictwo Najświętszej Maryi Panny otworzy nasze serca na przyjęcie największego przykazania, podwójnego przykazania miłości, które podsumowuje całe prawo Boże i od którego zależy nasze zbawienie. Anioł Pański zwiastował Pannie Maryi. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ecce ancilla Domini. Oto ja, służebnica Pańska. Secundum verbum tuum. Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. A słowo stało się ciałem. Ave Maria, gracia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen. Ora pro nobis, Santa Dei Genetris. Módl się za nami, Święta Boże Rodzicielko. Gratiam tuam, quesumus Domine, mentibus nostris infunde, ut qui angelo annunciante, Christi Fili tui, incarnazione coniovium, per passione meius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur.
per Christum Dominum nostrum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Pro fidelibus defuntis Requiem aeternam dona eis Domine. Et lux perpetua lucia Deis. Requiescant in pace. Amen. Sit nomen Domini benedictum. Ex hoc nunc et usque in saeculum. Aiutorium nostrum in nomine Domini. Qui fecit caelum et terram. Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Amen. Ojciec Święty pobłogosławił wiernych, pielgrzymów zgromadzonych na placu Świętego Piotra. Pobłogosławił również nas, uczestniczących w tej modlitwie. Drodzy bracia i siostry, ze szczególnym niepokojem śledzę wiadomości napływające z Nigerii na temat ostatnich gwałtownych starć między policją a protestującymi grupami młodych. Módlmy się do Pana, aby zawsze unikano wszelkie formy przemocy, nieustannie dążąc do zgody społecznej poprzez promowanie sprawiedliwości i dobra wspólnego. Witam Was wszystkich, Rzymian i pielgrzymów, przybyłych z różnych krajów, rodziny, grupy parafialne, stowarzyszenia i poszczególnych wiernych. W szczególności pozdrawiam grupę Komórka Ewangelizacji z parafii Świętego Michała Archanioła w Rzymie. Domenica di Avvento, terrò un concistoro per la nomina di 13 nuovi cardinali. Ecco i nomi dei nuovi cardinali. Czasie Ojciec Święty mianuje nowych kardynałów. Mario Grech, segretario generale del Sinodo dei Vescovi. Monsignore Marcello Semeraro, prefetto della Congregazione delle Cause dei Santi. Monsignor Antoine Kambanda, arcivescovo di Kigali, Rwanda. Monsignor Wilton Gregory, arcivescovo di Washington. Monsignor José Advíncula, arcivescovo di Capiz, Filippine. Monsignore Celestino Ausbracco, arcivescovo di Santiago de Chile. Monsignore Cornelius Sim, vicario apostolico di Brunei, Kuala Lumpur. Monsignor Augusto Paolo Lo Iudice, arcivescovo di Siena, Colle Valdelsa, Montalcino. Fra Mauro Gambetti, francescano conventuale, guardiano della comunità francescana di Assisi. Insieme ad essi unirò ai membri del Collegio Cardenalizio Monsignor Felipe Arismendi Esquivel, Vescovo Emerito di San Cristóbal de las Casas. Monsignor Silvano Tomassi, Arcivescovo Titulare di Assolo, Nunzio Apostolico. Fra Raniero Cantalamessa, Cappuccino, Predicatore della Casa Pontificia. Monsignor Enrico Feroci, parroco a Santa Maria del Divino Amore a Castel di Leva. Preghiamo per i nuovi cardinali. Ojciec Święty przedstawił nam nowych kardynałów nominowanych i prosi o modlitwę za nich. Nel mio ministero di vescovo di Roma
per il bene di tutto il santo popolo fedele di Dio. Aby wierze mogli służyć wiernym. Una buona domenica. Życzę wszystkim dobrej niedzieli. Non dimenticatevi proszę, di pregare per me. Nie zapominajcie w modlitwie o mnie. Smacznego obiadu i do widzenia. Drodzy Państwo, mamy nowe, można powiedzieć, intencje i za Nigerię, ale i za nowych mianowanych kardynałów, których Ojciec Święty nam dziś podczas modlitwy Anioł Pański przedstawił. Bardzo dziękujemy za wspólną modlitwę. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja, zawsze Dziewica.